Żyjemy w czasie wojny. Chyba nie muszę o tym nikogo przekonywać, prawda? My, ludzie wierzący, zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w czasie wojny. Zostaliśmy w tę wojnę wciągnięci zupełnie bez naszej wiedzy, woli. Po prostu przyszliśmy takimi na świat, dziećmi wojny. Różnie z tym sobie radzimy. Niektórzy znoszą to źle. To ci, którzy mają przyrodzone zamiłowanie do pokoju. Inni czują się z tym nawet nieźle, to ci takiego wojowniczego usposobienia. No i jest też warstwa pośrednia, to znaczy ci, którzy czują się raz lepiej, raz gorzej. No, tak to już po prostu jest. Tego przynajmniej na razie nie jesteśmy w stanie zmienić, no bo też i nie od nas to wszystko zależy, co się dzieje. Ale niezależnie od tego, jak bardzo bylibyśmy zdegustowani tym faktem, że żyjemy w czasie wojny, to po prostu jakoś musimy się w tym znaleźć. Ci, którzy z zamiłowania są pokojowego usposobienia, czasem mają tak dość tej trudnej sytuacji, że łatwo wpadają w pewną pułapkę. Nazwijmy ją pułapką dialogu. Dzisiejszy świat, zwłaszcza tej orientacji zachodniej, wypełniony jest pustosłowiem na temat dialogu. Dialog wynosi się do rangi bożyszcza. Mówi się, dialog to jest wspaniała rzecz. Zamiast się kłócić, zamiast łapać za noże, siądźmy do stołu rokowań i będziemy teraz ustalać, będziemy rokować. No i tak ludzie rokują i rokują i rokują, a na świecie jest coraz gorzej. Prawda? Z tym chyba się zgodzimy, że jest coraz gorzej. I te rokowania jakoś na niewiele się zdają. Ale niektórzy wciąż są przekonani o tym, że można przy tym stole rokowań wszystko załatwić. A więc jeśli różnimy się na przykład religijnie, to możemy usiąść i wypracujemy pewien konsensus. I to jest prawda. Człowiekowi nigdy nie braknie obrotności języka, aby uzgodnić pojęcia nawet zupełnie sprzeczne. To tak zrobiono już niejednokrotnie. I wtedy wszyscy są zadowoleni, mówią, no jak pięknie, no niby się różniliśmy, a tu wcale się nie różnimy. Prawda? I obie strony są zadowolone, prócz Pana Boga. Prócz Pana Boga. Bo z Nim takie rokowania by nie przeszły. Z bardzo prostego względu. Bóg uznaje prawdę i tylko prawdę. My ją możemy oplatać w najrozmaitszy sposób, jak tylko chcemy. Ale prawda tak naprawdę jest jedna i prawda leży tam, gdzie... Gdzie leży prawda? Tam, gdzie leży. Prawda? Nie tam, gdzie ludzie chcą, aby leżała. Nie, nie. My możemy odgłosować różne rzeczy, ale prawda jest dokładnie tam, gdzie ona jest. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Taki rzut oka na Ewangelię. Jezus idzie i co on robi? Pokażcie mi jedną sytuację, w której on prowadzi dialog. I mówi, no teraz będziemy wypracowywać wspólne stanowisko. Prawda? Trochę wy powiecie, trochę ja powiem, wy troszkę ustąpicie, no ja może też tam troszeczkę i jakoś wypracujemy wspólne, jednolite stanowisko, któremu będziemy mogli być wierni. Pokażcie mi taką sytuację. Jezus idzie i głosi. I mówi, prawdą jest to, 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 to. Jednym się to podoba, innym nie. Ale Jezus nie prowadzi dialogu. On rozmawia, a to oczywiście, że rozmawia, my też rozmawiamy. Ale my rozmawiamy czasem w taki sposób, aby prawdę przyklepać. Aby inni się przypadkiem nie poczuli źle, aby się nie poczuli zdegustowani. Dzisiaj wręcz stwarza się taki klimat, który stanowcze głoszenie prawdy piętnuje. Mówi się, taka mowa jest dobra dla ludzi niewykształconych, dla jakichś oszołomów, dla jakiejś ciemnoty intelektualnej. To oni sobie mogą tak stanowczo mówić, że jest tak albo inaczej. Ale my, jaśnie oświeceni, o, będziemy się wypowiadać w sposób taki ulizany, ugrzeczniony, prawda? Aby się wszyscy czuli dobrze, aby nikt nie poczuł się źle. No, taki jest dzisiaj świat. Sięgnijmy może na początek do drugiego listu Pawłowego do Tymoteusza. To ostatni z jego zachowanych listów.
Paweł zdawał sobie sprawę z tego, że śmierć już czeka i że z tego drugiego uwięzienia już nie wyjdzie żywy. Więc przekaz, który tam jest zawarty, no, powinien być przez nas odczytywany z drżeniem serca. To pisze człowiek, który wie, że od wyroku śmierci już nie zdoła się uchronić przed wykonaniem tego wyroku. I w tymże drugim liście do Tymoteusza pisze tak w 4 rozdziale. 2 wiersz. Głoś słowo. Bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. I w tym samym liście, nieco wcześniej, w 2 rozdziale, pisze tak, wiersz 22. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. Wypowiedź siostry White z życia Jezusa. Sam Jezus nigdy nie kupował pokoju za cenę kompromisu. Kompromis dzisiaj to jest słowo bożyszcze. Jego serce wypełniała miłość do całego rodzaju ludzkiego, natomiast nigdy nie pobłażał ich grzechom. Był zbyt wielkim przyjacielem ludzi, aby miał zachować milczenie, podczas gdy oni podróżowali drogą, która miała zgubić ich duszę, duszę, które on nabył swoją krwią. Pracował nad tym, aby człowiek był wierny sobie samemu i wierny wyższym i wiecznym celom. Słudzy Chrystusa powołani są do takiej samej pracy i muszą zważać, aby dla zapobieżenia nieporozumieniom nie poświęcili prawdy. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu budowaniu. Ale prawdziwego pokoju nie można zapewnić za cenę odstąpienia od zasad. Żaden człowiek, będący wiernym zasadom, nie uniknie opozycji. No więc ta sprawa chyba jest dość jasna. Tak mi się przynajmniej wydaje. I ci, którzy kochają pokój, bardzo dobrze czynią. Niech go w dalszym ciągu kochają. Tak trzeba. Ale nie wolno w imię pokoju poświęcać prawdy. Inna sprawa. Związana również z tym problemem, który przedstawiamy. Czasami bywa tak, że jesteśmy wojowniczo usposobieni. A ta wojowniczość może na przykład wynikać z faktu, że zdajemy sobie sprawę, iż ta wojna toczy się o najwyższą stawkę, a więc toczy się o zbawienie każdego człowieka. I ta świadomość popycha niektórych do takiego bardzo stanowczego przedstawiania tego, co jest prawdą. A ta stanowczość bywa, że narasta, zwłaszcza kiedy narasta opór z drugiej strony. I w miarę narastania ta stanowczość przechodzi czasem w brutalność. Tak też bywa. Tak też bywa. Moi drodzy, musimy być świadomi, że mamy dwie strony tego samego zagadnienia. Jedna to właśnie sprzedawanie czy rozmienianie prawdy na drobne w imię dobrosąsiedzkich stosunków. A druga strona to wywieranie presji, które są złe, po to, żeby skłonić tego drugiego właśnie do przyjęcia prawdy. Każda forma przemocy w głoszeniu Słowa Bożego jest złem. Świadczy o przekroczeniu granicy pomiędzy pewną stanowczością a brutalnością. Niektórzy wykorzystują też prawdę do zniewalania innych. Nie zawsze mają to uświadomione. Ale niektórzy wiedzą dobrze, co robią i traktują tę księgę, no ona trochę waży, prawda?
można komuś podać, a można podać tak, że aż głowa spadnie, prawda? A więc niektórzy tak też i traktują Słowo Boże. Ja przypominam sobie jednego brata, który no, być może nie umiał inaczej. Ja nie chcę krytykować go, natomiast sposób, w jaki wypowiadał się i jak przedstawiał prawdę, był charakterystyczny. I kiedy zdawał relacje, czasem w jakimś tam gronie, powiedzmy modlitewnym, to wszyscy słuchali go z zapartym tchem, ponieważ to były thrillery. To były małe thrillery. I zaraz było wiadomo, że krew się poleje. Bo relacja była na przykład taka. No i spotkałem. Mówi, spotkałem takiego jednego i zaczęliśmy rozmawiać. I ja mu o sobocie, a on postawił takie oczy i mówi, że nic podobnego, że to nie może być. A ja mu jeszcze raz, i tak ta narracja trwa i w końcu mówi, i powiedziałem mu, panie, uważaj pan, bo jak tego pan nie przyjmiesz, a to jest Słowo Boże, to gardło można położyć. I co się stało? Mówi, za 2 tygodnie złamał nogę. Jaka radość. No więc bywa tak. Bywa tak, zdarza się. Moi drodzy, my powinniśmy być świadomi, że prawda jest jak energia atomowa. Można skonstruować bombę, a można nią zasilić elektrownię, prawda? I to od nas zależy, w jaki sposób ją wykorzystamy. A jak to zrobić? No to my nie musimy daleko szukać. Wystarczy nam otworzyć Ewangelię i od razu będzie wiadomo, co i jak. No i chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, 9 rozdział. Jest tam krótka historia, bardzo prosta, ale wydaje mi się, że dość treściwa. A więc Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Pod koniec tego rozdziału znajdziemy relacje z pewnej wyprawy Pana Jezusa. Otóż Pan Jezus idzie do Jerozolimy i ma przechodzić przez Samarię. Wiersz 51 i następny. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, wiersz 51. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców. A ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. Moi drodzy, gdybyśmy mieli teraz postawić na ławie oskarżonych Samarytan i podsumować jakoś ich zachowanie, to powiemy tak. Po pierwsze, wy nie macie prawdy, ponieważ macie błędny kanon pism. Rzeczywiście, Samarytanie wtedy posługiwali się tylko 5 księgiem. Uważali, że to, co napisał Mojżesz, jest wiarygodne, reszta jest B, koniec. A więc od razu byśmy im powiedzieli, o kochani, to nie tak ma być. Druga sprawa to ewidentny szowinizm, który tutaj wyraźnie się uwidocznił, prawda? To już jest taki wyższy stopień nacjonalizmu. Nacjonalizm sam sobie nie jest zły. To jest po prostu umiłowanie swojego narodu. Ale szowinizm to już jest wyższe stadium, to już jest coś gorszego. I oni wyraźnie tutaj pewne zachowania szowinistyczne ujawniają. A więc gotowi są postponować drugiego człowieka tylko dlatego, że jest innej narodowości. Następna sprawa. A to już jest brak miłości bliźniego. A o tym już Mojżesz napisał, prawda? I tu im można wsadzić palec w oko i powiedzieć, a co wy robicie? Tak poważacie tego waszego Mojżesza? Proszę bardzo, nakazał miłość bliźniego, a wy co zrobiliście? No i wreszcie można powiedzieć im jeszcze, że po prostu odwrócili się od Jezusa. A Jezus swoje świadectwo im bardzo wyraźnie zostawił. A kiedy to było? A w czasie pobudki misyjnej czytaliśmy, prawda? Wizyta Pana Jezusa u studni Jakuba, spotkanie z Samarytanką i jest świadectwo złożone piękne. I wyście tego człowieka przepędzili od siebie. No więc tak wyglądałyby mniej więcej skonstruowane pretensje, jakie moglibyśmy pod adresem Samarytan. To popatrzmy, co się dzieje wobec tego dalej. Wiersz 54.
A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? No dobrze. Co wobec tego moglibyśmy teraz powiedzieć o uczniach? Dobrze, źli, słusznie, niesłusznie. O, powiemy, tutaj już nie ma mowy o jakimś okrojonym kanonie. Oni mówią o Eliaszu. Super, wszystko w porządku. A więc opierają swoje działanie na piśmie. To oni mają prawdę. Super, bardzo dobrze. Mało tego, oni w tę prawdę wierzą. Nie tylko wierzą, że to tam z czasów Eliasza się stało, że Eliasz tam spuścił ogień z nieba. Nie tylko w to wierzą. Oni wierzą w to, że oni mogą zrobić to samo. A więc wierzą, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne, że ono miało zastosowanie nie tylko w poprzednich epokach, ale dzisiaj również ma zastosowanie. Co byśmy na to powiedzieli? No amen. No przecież my tak samo wzywamy wszystkich, żeby wierzyli, iż to, co dawniej się stało, prawda, czego nauczano, to jest żywotne do dnia dzisiejszego. Słowo Boże jest żywe. No to powiemy, no nic tutaj złego nie widać. Mało tego. Oni doszukują się akceptacji u Jezusa, prawda? A więc mówią, nie, my nie chcemy tak samowolnie, absolutnie nie. Ale ty tutaj przybij pieczątkę, prawda, że my możemy grzmotnąć za chwilę i tam popiół tylko zostanie z tych Samarytan. A więc to popatrzcie, kochani, powołują się na Słowo, oni mają pewność wiary, oni mają taką żywą wiarę, prawda? I wierzą, że nic dla wierzącego nie ma niemożliwego. No tylko Pan Jezus to jakoś to dziwnie podsumowuje. Bowiem czytamy dalej w 55, 6 wierszu, że On obróciwszy się zgromił ich i rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. I teraz, kiedy czyta się te słowa, to na ogół myślimy o czym? Że co Pan Jezus powiedział tak naprawdę? Wy nie wiecie, że jesteście ducha diabelskiego. No, wielu ludzi tak myśli, ale Jezus tego nie powiedział. On im powiedział: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. To tak jak gdyby, innymi słowy ubierając to, powiedzieć: dzieci moje kochane, wy zapomnieliście, że wy jesteście Ducha Świętego. Jak wy się zachowujecie? Wy mi się tu powołujecie na Pismo Święte, że Eliasz tam spuścił ogień z nieba. No tak, no było to, ale to było w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia proroka. A nam tutaj nikt nie grozi odebraniem życia. Więc nie róbcie manipulacji z tekstem biblijnym. Dzieci, zapomnieliście, jakiego ducha jesteście. Jezus nie powiedział, że oni są ducha diabelskiego, ale że się po prostu trochę pogubili w tej całej wielkiej gorliwości, w tym wielkim głoszeniu prawdy. A może zamiast mówić w głoszeniu prawdy, w chęci dołożenia tym, którzy tej prawdy nie wyznają tak jak my. No jak myślicie, czy tego rodzaju duch jest obecny wśród nas? Ja nie wiem, czy jest, ale wiem, że bywa. To na pewno. Więc może jest się nad czym zastanowić. Istnując tę myśl dalej, Chrystus mówi, bo Syn Człowieczy, wiersz 56, nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Moi drodzy, wciąż musimy się uczyć. Nieustannie. Nieustannie musimy się uczyć takiego jezusowego podejścia do drugiego człowieka. Dam wam prosty przykład. Jak wyglądają życzenia składane tym, którzy wychodzą z basenu chrzcielnego? Co im się mówi? A na pewno wiecie, na pewno to samo mówicie. Co się mówi tym ludziom? Proszę?
Tak, wytrwałości, tak, oczywiście. Co jeszcze? Błogosławieństwa Boże. Tak, a jakże? Co jeszcze? Proszę? Witajcie w rodzinie, tak. No. Tak, że dobrą drogę wybrali. Ja wiem, że nie chcecie tego powiedzieć, ale wiecie. Proszę? Świetnie. Nie patrz na ludzi. Prawda? Bracie, kochany siostro, jak to dobrze, że się zdecydowałeś przyłączyć, tylko proszę cię, nie patrz na ludzi, patrz na Jezusa. Wiecie, co to jest? To jest prawda, która jest obłudna. Naprawdę. To jest prawda, która jest pewną formą obłudy, bo do tej pory to się mówiło, słuchaj przyjacielu, przyjdź tutaj, bo my jesteśmy Kościołem Bożym, bo my mamy prawdę, my potrafimy ją udowodnić. To się zgadza. To się zgadza. Ja wierzę, że to jest Kościół Boży. Oczywiście, że tak. A kiedy on powie w końcu, no dobra, no to ja przychodzę, prawda? To tak, przyjdź, tylko nie patrz na nas. A to znaczy, na kogo mam patrzeć? O, na Jezusa. Wiecie, co to jest slogan? To jest zwyczajny slogan, który o zgrozo jest prawdą, ale to jest slogan, bo to jest tylko chęć usprawiedliwienia własnej grzeszności. Nic więcej. Przestajemy ponosić odpowiedzialność za ciebie. Lekcję wziąłeś, wziąłeś. Przez radę przeszedłeś, przeszedłeś. Zbór cię odgłosował, ochrzczony. Rób se, co chcesz. To ty ponosisz odpowiedzialność za siebie. I o zgrozo to wszystko się zgadza. Teologicznie to wszystko jest poprawne. Ale to jest obłuda. Bo przepraszam, gdzie ten człowiek ma zobaczyć Jezusa, jak nie właśnie w zborze? Gdzie on ma się spotkać z tą miłością? My potrafimy powiedzieć, o, biedny Adam w raju, taki samotny był, prawda? I Bóg mu Ewę uczynił. No pięknie, pięknie, bo taka była potrzeba. A tu nagle w zborze nie ma potrzeby. Stój jak kołek sam z Jezusem i to ci wystarczy. Nie, nie wystarczy. Ten człowiek ma prawo domagać się tego, aby w zachowaniu innych braci, starszych i mądrzejszych, prawda? Teoretycznie przynajmniej, aby w zachowaniu tych braci Jezusa zobaczyć. To prawda, że jeśli popadnie w zgorszenie, nie będzie miał usprawiedliwienia. Nie ma czegoś takiego. Ale prawdą jest też, że to jest nasz święty obowiązek owego Jezusa temu człowiekowi pokazać. A jeśli mu mówimy, nie, nie, ty nie masz prawa tego od nas oczekiwać, moi drodzy, to kłamiemy. No po prostu kłamiemy. To jest pewien brak miłosierdzia. To jest pewien brak miłosierdzia. Brak miłosierdzia domagający się posłuszeństwa tego drugiego człowieka za wszelką cenę, przy jednoczesnej takiej litościwej akceptacji własnego nieposłuszeństwa. Nie zwracaj uwagi na moje grzechy, ale ty bądź nienaganny. To jest obłuda. Moi drodzy, Jezus tak nie robił. Jezus był absolutnie pryncypialny w stosunku do samego siebie. Absolutnie pryncypialny. On sobie nie pozwalał na żadne uchybienia, ale był wyrozumiały w stosunku do cudzych słabości. Wiedział, że ludziom przytłoczonym grzesznością jest ciężko. On to rozumiał. Nie usprawiedliwiał tym grzechu, nie, ale rozumiał. A my jakże często robimy inaczej. Jesteśmy wyrozumiali dla swoich słabości. No tak, no jakże by inaczej. Ale inni mają być doskonali. To nie jest droga Boża. Naprawdę nie. Chciałbym was zapytać w ramach pewnej zagadki. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie nastoletnie dzieciątko i to dzieciątko wam oświadcza, że wieczorkiem ono nie pójdzie na spotkanie modlitewne, ale idzie na całą noc do dyskoteki. Co byście zrobili? No co byście zrobili? No to powiedzcie mi, co byście zrobili? Oniemieli, no rozumiem, no oniemieliście już, dobrze. Ale proszę? Nie, ja tego nie powtórzę. No rozumiem, to żart. Ale no co byście zrobili? Proszę? Nie słyszę. No niech ktoś ryknie, modlilibyśmy się, no wreszcie, bo przecież na pewno byście się modlili, prawda?
No bo tak, jak to dzieciątko już jest wyższe od was, no to mu nie zabronicie. No co, zwiążecie go? No, nie, czy ją nie ma mowy. Więc rozpacz i do Boga, i łzy, prawda? Panie Boże, zrób coś. A gdyby się tak Pan Bóg odezwał z góry i powiedział, no to co mam zrobić? To co byście powiedzieli? A niechże się spali ta dyskoteka, zanim się tam zacznie, albo żeby prądu zabrakło, albo żeby się te płyty połamały wszystkie tam, prawda? No spuść, Panie Boże, jakiś dopust tam, żeby do tego nie doszło. Żeby do tego nie doszło. To przejdźmy nieco dalej w Ewangelii Łukasza, do rozdziału 22, przepraszam. Ewangelia Łukasza, rozdział 22. Jest tam dobrze nam znana historia z Wieczernika. Ostatnie chwile spokojne Jezusa z uczniami. I 22 rozdział Ewangelii Łukasza. I Chrystus mówi w pewnej chwili tak, wiersz 31. Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci twoich. I potem dwa wiersze niżej, 34, komunikuje Piotrowi wprost. Powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. Dyskoteka. Tragedia za chwilę będzie. Jezus wie, że za chwilę z Piotrem stanie się tragiczna rzecz. O co się modli? Czy Jezus mówi, Piotrze, ja się modliłem o twoje opamiętanie, żebyś ty nie dopuścił się tej zdrady mojej osoby, prawda? Czy tak wygląda treść modlitwy Jezusa? Nie. A o co się modli? O wiarę. Jaką wiarę? To Piotr jest niewierzący? Jest nienawrócony? Nienawróconych Jezus posyłał z misją? Patrzcie, o co się modli? On się modli o to, że kiedy już Piotr dopuści się tego, czego się dopuści, co mu zostało przepowiedziane, żeby nie stracił wiary w miłosierdzie Jezusa. Że nawet to, nawet taką zdradę można wybaczyć. Piotrze, ja o to się modliłem. My byśmy powiedzieli, zaraz, Panie Jezu, a nie lepiej było się modlić, żeby on tego nie zrobił, żeby, no nie wiem, no Bóg mu nogi połamał, czy co, no, żeby się nie stało. Wciąż musimy się uczyć. Jezus nie modli się, żeby się nie stało. Moi drodzy, zwróciliście uwagę, Jezus nie modli się o to, żeby Piotr nie zgrzeszył. Jak to? Jezus nie modli się, żeby Piotr nie zgrzeszył, ale żeby miał siłę z tego grzechu się podnieść, kiedy się to stanie. Wciąż musimy się uczyć. Bez przerwy. I chwała Bogu za to, że On nas uczyć chce. Moi drodzy, każdy aspekt prawdy jest błogosławieństwem i wierzę, że co do tego nie mamy wątpliwości, że niezależnie od tego, czy mówimy o chrzcie, czy o dziesięcinie, czy o stanie człowieka po śmierci, to każdy aspekt prawdy jest dobrodziejstwem dla człowieka. W związku z tym powinno to być głoszone. Nie można pomijać żadnego aspektu prawdy, ale ten każdy aspekt powinien być przedstawiony tak, by stał się dla innych obiektem pożądania. Ale żeby tak było, to my musimy codziennie pożądać Jezusa, bo inaczej skąd to weźmiemy? Dam wam prosty przykład. To było w czasie spotkania naszego z wnukami niedawnego. I wnuczka nie chciała zjeść jabłka. No tam córka jej chciała dać, ale nie, koniec nie. No i wtedy babcia, pamiętajcie, że babcie mają szczególne błogosławieństwo od Boga. Dana im jest szczególna mądrość, naprawdę. Więc wtedy babcia, moja żona, powiedziała tak, Maja,
A czy ty wiesz, co to są za jabłka? No to ona zbaraniała. Jak to? No, jabłka. Nic podobnego. To są tanie jabłka z targu z Żyrardowa. A i dziecko zbaraniało. Jak to? No babcia mówi tak. To są tanie jabłka z targu z Żyrardowa. Zeżarła dwa od razu. Trzecie w chwilę potem. Moi drodzy, nie wolno pomijać żadnego aspektu prawdy. Żadnego. Ale musi być prawda głoszona w taki sposób, aby naprawdę stała się obiektem pożądania. Ja wiem, że ludzie grymaszą, tak jak dzieci przy jedzeniu. Ale nie wolno nam ich zostawić, bo to są dzieci Boże i Bóg ich kocha. Czasem jesteśmy zniechęceni tym, co oni wyprawiają. To jest fakt. Ja to doskonale znam. Także czasem mamy ochotę im po prostu odczytać, a na koniec jeszcze o tym jeziorze ognistym, prawda? Z objawienia, jak nie przyjmą. Ale moi drodzy, jeśli takie macie odczucia, to jest to znak, że tym więcej czasu powinniśmy spędzać z Jezusem, aby ten żar miłości płynący z prawdy mógł być następnie przekazany innym. Amen. Thank you.